To nie jest wycofane. Ona nie została wprowadzona w życie, nie jest jeszcze wcielona. Nie mają tego typu oczekiwań, bo nie mają czas. Oni czekają. I już kilka razy się spotkałem z czymś takim. Panie, a Pan tu mówił o tym, a zobacz Pan, nie ma nic takiego, nic od nas nie chcą. Na razie nie chcą. Ale to nie znaczy, że lada chwila to nie wybuchnie i wyjdą i powiedzą daj. Dzień dobry Państwu. Jestem tu po raz trzeci i mam nadzieję, że ostatni raz ja mówię, bo tu jest tyle osób młodych na sali, że od tej pory zaczną mnie zastępować. Najwyższy czas, bo kiedy jak nie teraz, kiedy się będziecie uczyć, żeby wyjść przed ludzi i mówić. To jest bardzo proste. Posłuchajcie. Spotykamy się dzisiaj w szczególnym okresie. To jest okres przedwyborczy, właściwie już wyborczy. Mamy wybory do parlamentu i sytuacja jest taka, że część ludzi dawno się zraziła, na wybory nie pójdzie. To będzie pewnie nawet i połowa wyborców, dlatego że widzą, że walą głową w mur, a nic się nie zmienia. Poza tym, jeśli największa demokracja świata, jak jest nazywana, Stany Zjednoczone, potrafią, czy potrafiły jeszcze niedawno, urzędującemu prezydentowi zabrać głos w telewizji, podczas jego wystąpienia, czy pozbawić go mediów społecznościowych, to znaczy, kto tak naprawdę w tym świecie rządzi. I o co w tym wszystkim chodzi? Wybory zawsze są między czymś dobrym albo złym, albo powinny takie być. Nie ma tak, że obie strony są tak samo złe w tym samym zakresie, albo we wszystkim są tak samo dobre. To jest właśnie wybór. Czyli biorę to, wybieram to, co według mnie jest najlepsze. A sytuacja jest specyficzna, dlatego że się bardzo silnie europeizujemy, w tym najgorszym znaczeniu tego słowa. Kiedyś Europejczyk to była nazwa zaszczytna. Dzisiaj to jest tak naprawdę obelga. Europejec to jest prawidłowa nazwa. Ci ludzie robią z nami ostatnio, co chcą. Sprowadzają wszystko do absurdu. Mamy na przykład 50 kilka płci, i jak tak pójdziemy do publicznej łaźni, czy nawet na basen, gdzie ludzie są ubrani w jakichś kostiumach, to tych płci nie widać. Widać tylko i wyłącznie dwie. Ale to jest gra pozorów. Bo to, że nie widzimy, to wcale nie musi być prawdziwe. Czyli widocznie te płcie gdzieś tam są. Sprowadzamy coraz bardziej słowo postęp, które także było naturalne, potrzebne, do sfery obyczajowej. Obyczajowej w tym sensie, że cała reszta się nie liczy. Demokracja kiedyś była określana jako rządy większości, czyli wola większości. Nigdy nie było, nie będzie tak, że wszyscy są za tym samym, chcą tak samo. Ale była wystarczająca większość, żeby móc sprawować władzę. Przy poszanowaniu reszty oczywiście. Ta reszta to jest właśnie ich udział w życiu parlamentarnym, w życiu politycznym. Mają prawo głosu, ale coraz bardziej dochodzimy do takiego absurdu, który nie jest nowy. To zostało wymyślone jeszcze w latach 80. przez ulubienicę Wojciecha Jaruzelskiego, profesor Ewę Łętowską, która była pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich. To był głęboki PRL, 88 rok. Ci, którzy wiedzieli, że będą zmiany, to się do tego przygotowywali. Reszta nie zdawała sobie z tego sprawy, nie miała pojęcia. I ona w organie, nieoficjalnym organie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli w tygodniku Polityka, któremu przez wiele lat przewodził Gęsek Mieczysław Franciszek Rakowski, powiedziała, że demokracja nie będzie znaczyła to, co do tej pory. Nie będzie wykładni klasycznej. To teraz będzie szczególna ochrona praw mniejszości. I to się na naszych oczach dzieje. Ale jak sobie uzmysłowimy sens takiej wypowiedzi, to czym to się różni od dyktatury? Szczególna ochrona praw mniejszości to jest dyktatura. To jest znikoma mniejszość, która sprawuje władzę siłą i cała reszta musi się temu podporządkować. Kończy się ta część, przynajmniej w tej sferze zewnętrznej, publicznej, ta część bardzo wrażliwa, czyli dotycząca ochrony życia. Życia w ogóle.
Po pierwsze, życia nienarodzonych to już są ludzie. Oni się jeszcze nie urodzili. I tak zwana lewica, czyli Komuna Europejska, postuluje, żeby dokonywać zbrodni, dzieciobójstwa nawet do 9 miesiąca. Dopóki dziecko nie wyjdzie z łona matki, można je zamordować. Oni to postulują w swoich programach wyborczych. Ludzie na to nie zwracają uwagi, ale jeśli nawet to nie jest napisane wprost w programie, to wypowiedzi ich kandydatów mówią o tym wyraźnie i wprost. Narzucanie nam języka, co jest wyjątkowo paskudne, ale to już jest nasza wina, że my to wszystko przyjmujemy i godzimy się na taką interpretację. Słowo aborcja. To tak ładnie brzmi. To nie jest mordowanie, to nie jest rzeź niewiniątek, to jest aborcja. 90% ludzi, którzy się posługują tym pojęciem, nie zna jego znaczenia. Słowo abort w języku niemieckim to jest wychodek, to jest kibel, to jest miejsce, gdzie się wyrzuca nieczystości. Czyli wyrzucamy życie do takiego miejsca, ale że nazywamy to w sposób, wydawałoby się, który brzmi neutralnie, to jest bardzo europejskie i bardzo postępowe. I tak powoli ta rzekoma europejskość w nas wsiąka. My przestajemy być nie tylko Europejczykami, ale przyjmując to wszystko, przestajemy być normalnymi ludźmi. Dlaczego? Bo przyzwyczajają nas do tego. Jeśli my się godzimy, to trwa dłuższy czas, to następne pokolenie wyrośnie w taki sposób, że nie będzie miało tego moralnego poczucia rozróżnienia, że coś jest inaczej. Jeśli coś jest inne, to wcale nie znaczy, że musimy tolerować. A to słowo jest bardzo modne ostatnio i mówi się cały czas o tolerancji. Powie człowiek byle co i już jest nietolerancyjny. A co to znaczy nietolerancja? Od greckiego słowa tolerare to jest cierpliwe znoszenie przykrości. Ja mogę tę przykrość znosić przez jakiś czas, ale jeśli ktoś siedzi naprzeciwko mnie w autobusie czy w pociągu, dłubie za przeproszeniem w nosie i to zjada, to moja cierpliwość się w tym momencie kończy. Bierze się dziada za fraki i won, idź stąd. Jesteś brudny, śmierdzący i nieapetyczny, tak mu trzeba powiedzieć. I to nie będzie z naszej strony nietolerancja, tylko to będzie zupełnie normalne zachowanie. Czasami mi zwracają uwagę, wydawało się normalni ludzie, panie, a pan o tych homoseksualistach to tak mówisz, tak niezbyt akceptująco, tak pan się z nimi nie angażujesz. Ja mówię, nie. Dlaczego nie? Bo są niehigieniczni, w związku z tym nie jest to coś, co ja mogę promować. Coś, co jest niehigieniczne, jest do odrzucenia. I oni nam narzucają swój styl życia. Jacy są, to jest ich sprawa. Co robią, to jest ich sprawa. Ale jak wychodzą na ulicę, obnażają się, tumanią nasze dzieci, wchodzą do szkół, do przedszkoli, mówią, że to jest dobre, to w tym momencie powinniśmy powiedzieć nie. Na tym polega ta nowoczesna europejskość, która z prawdziwą Europą, z jej wartościami, z jej tradycją nie ma absolutnie nic wspólnego. Ale kolejne roczniki, wychodząc ze szkół, gdzie kadra nauczycielska jest coraz to nowa, coraz bardziej słaba, coraz mniej wykształcona i później są konsekwencje takich zachowań. Dziewczynki 13-15-letnie wychodzą na ulicę prowadzone przez nauczycielki i mogą sobie swobodnie pobluzgać pod kościołami. W taki sposób, że ja wyrosłem w środowiskach przestępczych, tak zwanych git ludzi. Tego było pełno naokoło mnie, ale byłem na to wrażliwy. Natomiast oni są wrażliwi inaczej, w drugą stronę, że wreszcie wolno. Pani daje sygnał, pani prowadzi. W domu jeszcze tego nie powie, bo dostanie od ojca czy od matki w łeb, a przynajmniej ścierą. Natomiast przed kościołem można. Co z nich wyrośnie? Jakie będziemy mieli pokolenie? Takie, jakie sobie wypracowujemy. Czy tak być powinno? Nie. Jesteśmy na to wrażliwi. My tego nie chcemy. A to się dzieje tak jakby obok nas. I rośnie. Dlatego, że jesteśmy bierni. Wszędzie tam, gdzie z czymś takim się spotykamy, trzeba reagować. Kiedyś to było normalne, że siedział jakiś młodzieniec czy jakaś młoda dziewczyna, wchodziła kobieta w ciąży, czy osoba starsza o kuli i sama ustępowała miejsca. A dzisiaj jest tak, że jak się zwróci uwagę, to spotka człowieka jeszcze stek, obelg i bluzg, bo zajął czy zajęła sobie miejsce i to już jest jej. Nie ustąpi.
I w wielu takich sprawach zaszło to tak głęboko, że oni z tamtej strony nawet tego nie rozumieją, że w tym może być coś złego. A czy jest? Oczywiście, że jest. Tylko nic z tego nie wynika. Od samego mówienia, od samych takich spotkań nic się nie zmieni. Jeśli nie poniesiemy tego dalej do swoich rodzin, znajomych, przyjaciół, nawet do ludzi obcych, zaczniemy im zwracać uwagę, zaczniemy na to wszystko reagować, to może coś się zacznie zmieniać. Ale trzeba przynajmniej próbować. Nie możemy mówić, bo nic się nie da zrobić. Zawsze się da i w każdych warunkach próbować trzeba. Walka z polskością jako taką. Walka z patriotyzmem, co się wydawało coś niesłychanego. To, co było w Polsce po 1918 roku, ten niezwykły wybuch patriotyzmu, gdzie kolejne pokolenia czekały na najjaśniejszą, na Polskę. Wiedzieli, jaką cenę zapłacili ich przodkowie i nikt by nie przyszedł do nich poza komunistami i nie mówił, że Polszara jest niepotrzebna, że tu będzie teraz wszechświat i będzie ludzkość zamiast polskiego narodu. Wtedy to nie wchodziło w grę. I także w późniejszych latach, nawet jeszcze w PRL-u, tym nawet w ostatnich latach, byłoby to coś niesłychanego. Z czymś takim się nie spotykaliśmy. Przynajmniej ja się nie spotkałem. Natomiast dzisiaj to jest normalne. Wychowali roczniki młodzieży, które mówią, że jakby się coś z Polską działo, to my uciekamy z kraju i już nie będziemy bronić. Takie filmy jak resortowej reżyserki czy reżyserzycy Agnieszki Holland o obronie polskiej granicy przed nachodźcami robią furorę w świecie, karierę. Dlaczego? Bo będą nam mogli wepchnąć dziesiątki czy setki tysięcy ginekologów z Erytrei, rzeźników z Syrii, informatyków z Konga, którzy przejmą w przyszłości władzę. Ma być multikulti, ale oni będą ważniejsi, bo przy przekroczeniu pewnego progu, jak jest mała, znikoma mniejszość, to jest w miarę niegroźne. Ale ludzie, którzy jeżdżą po świecie, widzą, co jest na Zachodzie, jak to szybko zaszło i jak daleko, są przerażeni. Bardzo wielu ludzi znam znajomych, którzy by mieszkali na Zachodzie, oni uciekają z Niemiec, z Francji, z Belgii. Jeśli mają taką możliwość, przyjeżdżają do Polski. Także ze Szwecji, która zawsze była przecież tym symbolem wszelkiego dobra. Dlaczego? Bo mówią, tam się nie da żyć. I mówiąc o tej sferze mordowania dzieci nienarodzonych, to jest jedna strona zagadnienia. Dzisiaj idziemy dalej. Mamy do czynienia z eutanazją. Pamiętam, lata temu byłem w Szwajcarii u znajomych, jakieś spotkania, później wieczorem jakaś kolacja, przyszli jacyś jego przyjaciele i on w pewnym momencie mówi do mnie, wiesz co, w momencie jak przejdę na emeryturę, to ja mam wszystko przygotowane, ja się stąd natychmiast tego samego dnia wynoszę. A wiesz, co źle ci tu jest? Nie, wprost przeciwnie, bardzo dobrze. Ja tu mieszkam 40 lat, ale ty wiesz, jakie to jest u nas prawo? Ja mówię, no nie wiem, skąd mam wiedzieć. Rodzina może mnie zgłosić, że nie będzie za mnie brała odpowiedzialności. Ja już młodszy nie będę, zdrowszy nie będę, więc jestem obciążeniem dla rodziny i dla państwa. A więc jakie są tego konsekwencje? A on mówi, eutanazja. Całkiem zdrowego człowieka można poddać eutanazji, bo on już jest nieproduktywny. On ani państwu nic nie da, ani rodzinie już niewiele może dać. Można go się pozbyć. I to wyglądało, że to jest przesada, że to tak źle jeszcze nie jest, ale dzisiaj to się robi powszechne w Europie. Ostatni przypadek, zamordowanie tej 36-letniej kobiety, która poddała się eutanazji, nieuleczalnie chora na raka, dostała za małą dawkę trucizny. Co zrobili lekarze i pielęgniarki? Dodusili ją poduszką, no bo przecież w statystyce się musi zgadzać. Jedna kreska w statystyce więcej. To nie jest świat dla normalnych ludzi. To nie jest świat, który możemy określać, że ma coś wspólnego z humanitaryzmem. Wprost przeciwnie. Idziemy w drugą stronę. Tak jak nas uczyli ci pseudouczeni, że człowiek pochodzi od małpy i małpa, tak jak pisał Karol Marx i Fryderyk Engels, zeszła z drzewa, wzięła do ręki kamień i wykształcił się jej kciuk. A później już powstał człowiek takiego, jakiego my znamy. To było śmieszne, bo to była ta pseudonauka. Ale dzisiaj to już nie jest śmieszne i to nie jest pseudonauka.
to tak wygląda. I powinno się mówić, że odwrotnie. Ewolucja jest, teoria ewolucji jest sprawdzalna, ale idziemy w drugą stronę, od człowieka do małpy. Wtedy to będzie prawdziwe, prawdziwe doświadczenie. Walka z patriotyzmem, narzucona między innymi przez Gazetę Wyborczą, przez Tygodnik Nie, przez inne tego typu organy. Kto w ogóle to w Polsce czytał i kto czyta? A to setki tysięcy nakładów rozchodzące się bez przerwy wśród ludzi. I nawet jeśli niektórzy czytali, żeby w ogóle cokolwiek wiedzieć z drugiej strony, to jednak przez lata zapoznawania się z tym nasiąkali. Pamiętam początek lat 90. Gazeta Wyborcza, jeden z tak zwanych cyngli Adama Michnika, czyli z tych czołowych dziennikarzy, napisał artykuł, że jego słowo Polska i słowo narodowe brzydzi. Jak on słyszy, że coś jest narodowe, to on dostaje obrzydzenie. A jakby go tak zapytać, panie redaktorze, a naród wybrany to jak potraktujemy? To by umarł ze strachu, bo ta sfera już by nie wchodziła w grę. I to wszystko rośnie. Doszło do takiego absurdu, że w tejże gazecie, której nazwy postaram się nie wymieniać, jakiś doktor Żuracki, to takie piękne polskie nazwisko, prawda? Być może sztuczne, gdzieś sobie kupił. On stwierdził, że patriotyzm jest jak rasizm. Czyli ktoś, kto powie, że jest Polakiem, urodził się w Polsce, ma jakąś tradycję rodzinną, jest do Polski przywiązany, to on jest rasista. A rasista to jest antysemita. Antysemita to Żydów pieca palił. Czyli przyznanie się do polskości sprowadzamy do takiego absurdu. Jaka jest nasza reakcja? I czy w ogóle jakaś jest? Niestety, nie ma żadnej. Ostatnie tego typu wypróżnienia z tejże właśnie gazety wyglądają w ten sposób. To jest 26 kwietnia tego roku. Rzecz bardzo świeża. Wyborcza. Narodowo-etniczne słownictwo w stylu Polacy dzwonią, Polacy sobie nie życzą, Polacy są znieważani. Jest rodem z faszyzujących, endeckich zawołań lat międzywojennych, getławkowych i pałkarskich bojówek. To jak mamy się określać, skoro nie Polacy? Prawdopodobnie tutejsi, a być może nawet nie tutejsi, tylko najeźdźcy. Jesteśmy przejściowi sami u siebie. I tak powoli, jak się to człowiek z tym zapoznaje, jak się tym interesuje, widzi, jaka groza nad nami narasta. Ale coś, co jest stopniowane, co jest dawkowane powoli, nie boli, nie jest zauważalne. To jest jak to gotowanie żaby. Jak się wrzuci do gorącej wody, ona to poczuje. Albo zdąży wyskoczyć poparzona, albo tam się po prostu ugotuje. Ale jak jej się woda lekko podgrzewa, ojej, jest jej ciepło, jest przyjemnie, wyciąga te nogi, rusza płetwami i w pewnym momencie jest za późno. Żaba jest ugotowana. Nie reagowała, nie broniła się. I tego typu wrażliwość, tego typu obserwacje powinny być w nas samych. Sami powinniśmy to z siebie wydobywać. Nikt tak niemu nie powinien kierować, tłumaczyć, pokazywać palcem. Sami na to powinniśmy być wrażliwi. Nie jesteśmy. Jesteśmy już lekko przygotowani, czyli ugotowani. Jaki tego będzie finał? Brak reakcji. To będzie żaba ugotowana, czyli my. Narzucanie bohaterów, wybrzydzenie na wszystkich tych, którzy są prawdziwymi bohaterami. Wyzwiska nieprawdopodobne. Żołnierze wyklęci, bandyci. Powstanie warszawskie, obłęd, idioci. Kampania wojenna 1939 roku. A po co oni się bili? Przecież jak mówi znany publicysta, w pewnych kręgach ceniony Piotr Zychowicz, można było iść z Niemcami. Doszlibyśmy do Uralu i tam by nam jakiś kawałek dali. Ale co by się stało z Wielkopolską, z Pomorzem, ze Śląskiem, z centralną Polską? On już tego nie mówi. I on potrafi napisać w głośnej książce, że Polacy Niemców męczyli. W 1939 roku strzelali do Niemców. A do kogo powinni? Później w okresie okupacji likwidowali funkcjonariuszy niemieckich. Na Loni mieli rodziny, mieli dzieci i Polacy do nich strzelali. Później było powstanie warszawskie i Polacy też do nich strzelali. A nawet jak traktowali jeńców, trzymali ich w piwnicach, w zatęchłych piwnicach. A gdzie ich powinni trzymać? W
nowoczesnych więzieniach, a jak wtedy Polacy egzystowali podczas powstania. I po kolei tego typu rzeczy idą w tak zwany lud. Lud się tumani, lud jest ogłupiany. I później konsekwencje są takie, że rzeczywiście patriotyzm jest jak rasizm. Odrzucenie prawdziwych bohaterów wymaga wprowadzenia w ich miejsce nowych bohaterów. Czy państwo są w stanie wymienić trzech ojców niepodległości po roku 89? Właściwie to czterech. Tych, którzy są cały czas forsowani, lansowani. Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Adam Michnik i na dokładkę Tadeusz Mazowiecki, który zawsze był po tamtej stronie. To są bohaterowie naszej niepodległości. Oni nam dali Polskę. Dobrze, zaglądamy za kulisy. 2 grudnia 1981 roku, czyli tuż przed stanem wojennym, towarzysz Stanisław Ciosek, to był wtedy minister do spraw współpracy ze związkami zawodowymi, później zrobił niezwykłą karierę do członka biura politycznego, w tak zwanej wolnej Polsce po roku 89 dostał w nagrodę za poprzednią komunistyczną działalność ambasadorem w Moskwie. Swój do swego po swoje. Ale to jest tuż przed stanem wojennym. I on rozmawia z ambasadorem Horstem Neubauerem. To jest przedstawiciel tak zwanej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I oni sobie rozmawiają. Ciosek mu referuje sytuację wewnętrzną w Polsce. I tłumaczy. Właśnie miałem osobliwą rozmowę z szefem ekspertów Solidarności, Geremkiem. Nie wierzyłem własnym uszom. Geremek oświadczył, że dalsza pokojowa koegzystencja między Solidarnością w obecnej formie a socjalizmem realnym jest już niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieuchronna. Aparat Solidarności musi zostać zlikwidowany przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać, ale jako rzeczywisty związek zawodowy, bez Matki Boskiej w klapie, bez programu gdańskiego, bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę. Być może, kontynuuje Geremek, tak umiarkowane siły jak Wałęsa mogłyby zostać zachowane. Prorok? To wszystko nam zrobiono. Po konfrontacji nowa władza państwowa mogłaby w innej sytuacji politycznej kontynuować pewne procesy demokratyzacyjne. Dobra władza, zły lud, zła Solidarność, podła i jaśniejący na tym wszystkim Bronisław Geremek, czyli Baruch Lewertow. Człowiek, który uratowany przez rodzinę NZ-owską odpłacił się później swoim wielokrotnie antypolskim zachowaniem. Ojciec niepodległości. Ma tablice, ma place, ma pomniki, a prawdziwi bohaterowie tego nie mają. I ostatni akapit, chyba najbardziej wstrząsający z wypowiedzi Geremka. Aparat Solidarności w 90% składa się z antykomunistycznych fanatyków i awanturników. Dążą oni do zdobycia władzy na bezpośredniej drodze. Organizują bez przerwy strajki, akcje protestacyjne, kampanie antyradzieckie i antykomunistyczne. Najnowsze ataki na organizacje partyjne w zakładach są ich dziełem wbrew oporowi realistycznie myślących doradców. Takich właśnie jak Tadeusz Mazowiecki. Aparat Solidarności jest głupi i agresywny. Zawsze gotowy podpalać siedziby partii i wieszać komunistów. A co powinniśmy z komunistami zrobić? Egzystować? Za to, co wszystko zrobili? 150 tysięcy ludzi zamordowanych po 1944 roku. Na ziemiach obecnej Polski Ludowej, plus jeśli doliczymy tych, którzy byli za kordonem, czyli za linią Kerzonem, na tych ziemiach zabranych, to jest przez te pierwsze 10, 12, 13 lat po zakończeniu działań wojennych, to jest ta polska ofiara, która nie istnieje w świadomości Polaków. No tak, Łupaszka, no tak, Inka, no tak, Pilecki, parę jeszcze innych osób ktoś tam wymieni, ale o całej reszcie nie ma pojęcia. To co się z nimi stało? Przepadli. Dlaczego przepadli? Szukamy ich dzisiaj. Rzeczywiście, profesor Szwagrzyk zrobił w tej sprawie naprawdę wyjątkowe rzeczy. Ale ile osób on odnalazł?
ile z tych osób zostało zidentyfikowanych. A te dziesiątki, czy ponad 100 tysięcy ludzi, nigdy nie będzie odnalezionych. Dlatego, że na ich szczątkach doczesnych budowano drogi, zakłady przemysłowe, linie przesyłowe, osiedla mieszkaniowe. Nikt ich w życiu nie będzie szukał. Jak wtedy wykopywali kości na placach budowy, to przyjeżdża ubek, mówi, to są Niemcy z wojny, to tylko łopatami albo koparką na bok i pracujemy dalej. Naszych bliskich nie będzie. Ale będziemy szukać każdego Żyda. Będziemy sprawdzać, co mu Polacy zrobili. I to na pewno Polacy, bo przecież sam by z siebie nie umarł. Więc to my zawsze za wszystko będziemy odpowiedzialni i będziemy winni. Mówię o tym nie bez powodu. To nie jest jakieś tam szczególne czepianie się środowiska żydowskiego. Mamy z nimi swoje sprawy, znaczy oni mają z nami. Wisi nad nami ta ustawa 447. To nie jest wycofane. Ona nie została wprowadzona w życie, nie jest jeszcze wcielona. Nie mają tego typu oczekiwań, bo nie mają czas. Oni czekają. I już kilka razy się spotkałem z czymś takim. Panie, a pan tu mówił o tym, a zobacz pan, nie ma nic takiego, nic od nas nie chcą. Na razie nie chcą. Ale to nie znaczy, że lada chwila to nie wybuchnie i wyjdą i powiedzą daj. Mówienie o sprawach polsko-żydowskich w tym kontekście, co się dzisiaj dzieje w Polsce w niedawnej przeszłości, to nie tylko ma sens, że my chcemy. To jest nasz obowiązek, bo druga strona cały czas mówi. Jan Abrahamer, posługujący się okupacyjnym nazwiskiem ojca Grabowski, to jest taki bardzo treściwy, konkretny przykład, co można z nami zrobić. Można z nami zrobić wszystko. Po sprawie Grossa, po wypowiedziach Barbary Engelking, dawniej taka kiedyś było, dawniej Ewedel, to teraz ona była Boni, która powiedziała, że Gazeta Wyborcza to jest gazeta żydowska. Po tym, co oni piszą, założyli całe środowiska naukowe czy pseudonaukowe, publikują, wydają, tłumaczą na angielski, to idzie w świat, a my za to płacimy. Jesteśmy do tego zobowiązani. Kolejne ekipy nie są w stanie tego zatrzymać. Robimy wszystko wbrew sobie. Natomiast przypominanie z tej niedawnej przeszłości rzeczy, które także nas dotyczą, bo mają określone skutki, to zaraz będzie zarzut anty. Wszystko to najgorsze. Dlaczego mamy o tym nie mówić? Kto z Państwa słyszał, jaki był projekt rozwiązania tak zwanej kwestii żydowskiej, nie mylić tego z tym okresem wojny, okupacji, podejściu niemieckim, ale przed II wojną światową, w okresie międzywojennym, a właściwie jeszcze wcześniej. Takie projekty były. Lawrence Oliphant to był człowiek, który się określał jako chrześcijański syjonista. I on zaproponował, że stworzenie państwa na terytorium Palestyny, państwa żydowskiego, wymaga pewnych ofiar. Jakich? No tam mieszkają tubylcy. Jacy? No Palestyńczycy. Co z nimi zrobić? Nie proponuje unicestwienia. Nie. To jest człowiek bardzo humanitarny. Ale proponuje, żeby ich przesiedlić do rezerwatów, tak jak Amerykanie zrobili to z Indianami. Jest jakieś oburzenie? Jest o tym mowa? Oczywiście nie. A dlaczego nie? Bo pewnych spraw nie ruszamy. Znaczy im wolno wszystko, a nam coraz mniej. Mam przed sobą ulotkę wyborczą z 18 grudnia 1938 roku. To jest schyłek II Rzeczpospolitej. Wybory samorządowe w Warszawie. Ulotka mniejszości żydowskiej. Obywatele, te narodowce chcą wygrać na swoją listę numer 15, ale my, szczere demokracje, wielkie patrioty i pany Warszawy, chcemy też wygrać. Niech żyje nasza lista 22, a narodowce, te czarne Szczeciny, z ich listy numer 15, niech ich choroba zabierze i jeszcze większa choroba. To nie jest śmieszne. Tak wyglądało wczesne życie polityczne. Tylko o tym nie mówi się. Dlaczego? Bo nie wypada. No to komu wypada i co? I mamy te lata powojenne. Mamy okres, kiedy w urzędach bezpieczeństwa 40% kadry kierowniczej
to są funkcjonariusze komunistyczni pochodzenia żydowskiego, albo wprost Żydzi, bo oni się określali z narodowości. Podobna sytuacja jest w informacji wojskowej, w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak po kolei. A mniejszość, która liczyła mniej niż 1% ówczesnych mieszkańców, 40% kadry kierowniczej. I później w 1968 roku, gdy się wzięli za łby z Moczarowcami, gdy się pokłócili, doszło do znamiennej wypowiedzi, którą zaraz przytoczę, ale rzecz dotyczy też bardzo konkretnego funkcjonariusza UB. Boris Szacman to był Żyd, który działał w getcie białostockim, współpracował z Niemcami, ponieważ znał miejscowy teren, miejscową społeczność, chodził i Niemcom pokazywał, gdzie są bunkry żydowskie. Ma na sumieniu nie wiadomo ile ofiar. Niektórzy przeżyli. Po wojnie Boris Szacman trafił do Urzędu Bezpieczeństwa jako oficer śledczy. Bodajże 4 klasy szkoły podstawowej, przyuczony do zawodu krawca, no ale bić w mordę reakcję mógł, jak najbardziej. To nie przeszkadzało i to właśnie robił. Ale ci Żydzi, którzy przeżyli, upomnieli się o swoich bliskich. Tak, on jest nasz, ale co on zrobił naszym? Doprowadzili do sprawy sądowej i do skazania tego osobnika. Chyba jedyny tego typu przypadek, że za zbrodnię na Żydach został skazany po wojnie Żyd. Wyrok, nie taki wielki, w wojskowym sądzie rejonowym, zakończył się dla niego bardzo korzystnie. Dlaczego? Wtrącili się towarzysze moskiewscy. No nie lzia, powiedzieli. Ten towarzysz jest nasz i trzeba go uwolnić. Tak się też stało. Nie mógł wrócić do UB z taką opinią, bo tam byli osobnicy jego pochodzenia. Gdzie go rzucili? Na front walki ideologicznej. Został pracownikiem, uwaga, naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 1968 roku, gdy są te rozgrywki, część z nich wyjeżdża za granicę, tam uzyskują bardzo specyficzne, bardzo dobre warunki, dlatego że oni tam się pojawiają jako antykomuniści na Zachodzie. Tak są określani i tak się przedstawiają. On się skarży jednemu z funkcjonariuszy Żydowskiego Instytutu Historycznego, że spotkała go krzywda, bo on nie musi wyjechać. Oni nie byli wyrzucani. Jest nagranie profesora Szymona Rudnickiego, który akurat zna tę sprawę od podszewki. I on mówi z przekąsem i się śmieje. Nikt nikogo nie wyrzucał. Jechali tylko ci, którzy chcieli. I towarzysz Szacman pojechał, bo chciał, ale przedtem powiedział, że jesteśmy dzisiaj napadani za tę wielką robotę, którą własnymi rękoma wykonywaliśmy, oczyszczając w pierwszych latach po wojnie Polskę ze śmieci i z gnoju. My nawet nie byliśmy ludźmi. Byliśmy śmieciem i gnojem. Znając to wszystko, umiejąc się tym posługiwać, możemy z nimi wchodzić w dyskusję. Ale nie możemy. Dlaczego? Bo oni się na to nie zgodzą. Dyskusja jest tylko we własnym gronie. Towarzystwa wzajemnej adoracji usiądą, postękają, podukają, poopowiadają sobie różne rzeczy, zrobią z tego publikacje, a my do tego nie będziemy dopuszczeni. Nie mamy prawa istnienia medialnie. Coraz bardziej nas się ogranicza. To jest sprawa dotycząca obecnie Facebooka, Twittera, że 10-krotnie zasięgi mogą być obcięte z dnia na dzień i nic z tym nie możemy zrobić. Przecież są prywatne inicjatywy. Nie chcesz, to nie korzystaj. Tylko nic innego w to miejsce nie ma. W związku z tym nie korzystamy, bo nie mamy gdzie. I to jest nasza przyszłość. Spadniemy gdzieś do niszy, w jakichś piwnicach, a oni będą na czele. I Garanek będzie bohaterem. Bohaterowie Solidarności, których nikt z Państwa tu nie wymieni po nazwiskach, 10 czy 20 ludzi, bitych, poniżanych, którzy wychodzili inwalidami z ówczesnych aresztów i więzień, zapomnieliśmy, ale mamy Balona, Pontona. Kogo? Lecha Porysławowicza Wałęsy, bo on jest jak ponton, nadmuchany, pewnie lada chwila pęknie, ale jest noszony na rękach i wszędzie, gdzie jest zapraszany, no kiedyś to były tłumy, ale dzisiaj 3-5 osób przy stoliku siedzą i on z nimi dyskutuje, bo on jest teraz mędrcem Europy. Dostał taką funkcję w Parlamencie Europejskim, doradczą. Oczywiście to jest fikcja, chodzi tylko, żeby finansować Balona, Pontona, żeby mu tam to powietrze nie zeszło i żeby tych ludzi tu mieszkających w
dalszym ciągu duraczyć. A jak duraczyć? No to konsekwencje będą takie, że człowiek duraczony sam się staje durakiem, czyli głupcem. Bez wrażliwości, bez tego pionu moralnego, politycznego, nie potrafiający tego wszystkiego odróżnić. Ja mam coraz więcej zapytań od młodych ludzi. Proszę pana, to jak to było? To ten Łupaszka to mordował tych Litwinów, czy nie? Jak mu teraz wytłumaczyć jednym czy dwoma zdaniami? Nie, nie mordował. No panie, ale książka jest tu, to są ofiary. Ja mówię tak, są ofiary. Był rajd wykonany po ludności litewskiej, zapowiadany przez wiele tygodni wcześniej wobec Litwinów, że jeśli będziecie nas mordować, to nas stać na to, żeby zastosować odwet. To są rozkazy i odezwy komendanta okręgu Wileńskiego. I teraz ofiary litewskie są ważne, ofiary polskie są nieważne. W jednym powiecie nowoświęciańskim, w pierwszych miesiącach okupacji litewskiej, bo Niemcy im oddali pełnię władzy w kraju, poza całym zwierzchnictwem, mieli swoją policję, mieli swoje wojsko, mieli swoje gestapo, swoje urzędy i robili co chcieli. W tym jednym powiecie zamordowali w ciągu pierwszych kilku miesięcy okupacji 2000 Polaków. Wobec tego, co się dzieje podczas II wojny, tych olbrzymich, przerażających wielkości, to się wydaje niewiele, ale Litwa liczy nieco ponad 2 miliony mieszkańców. I teraz, biorąc pod uwagę proporcje ludności do ofiar, które ci ludzie spowodowali, to na Litwie proporcjonalnie było więcej ofiar polskich niż w tak zwanej w Ukrainie. Tam jest 200, 250 tysięcy, tak naprawdę nie wiemy ile, ale w odniesieniu do ponad 40 milionów ludzi tam mieszkających. Natomiast Litwa liczy nieco ponad 2 miliony i łącznie to jest 20 tysięcy polskich ofiar. To dopiero daje pojęcie o skali tego wydarzenia. Litwa jest jedynym tym państewkiem, czy quasi-państewkiem pod zarządem niemieckim, która proponuje Niemcom założenie własnego obozu koncentracyjnego. Gdzie? W Wilnie. W jakim miejscu? Jest już niszczenie ludności żydowskiej, to getto się opróżnia, staje się wolne, lada chwila będzie wolne i delegacja litewska udaje się do landskomisarza Gebitz Wilna, Hansa Hingsta i proponują, no tak, Żydów zaraz nie będziemy, to z nimi robimy koniec, porządek już jest. I te miejsca, żeby nie były puste, to my proponujemy, żeby zasiedlić Polakami. No ale jak to Polakami? No my tam zamkniemy miejscowych Polaków, oczyścimy sobie Wilno, bo nas jest mało, a Polaków jest dużo. I Hingst nie zgadza się. Jak to mówi getto w Wilnie dla Polaków? No tak, biała łata na rękaw. Racje żywnościowe takie, jakie mieli Żydzi i cała obsługa tego getta, pilnowanie na zewnątrz, to będzie nasza rola. Wy się nie musicie w to wszystko bawić i wtrącać. Niemiec się nie zgadza. Dlaczego? Nie dlatego, że nas lubi, nie dlatego, że nas ceni, nie dlatego, że chce nas chronić, ale mówi, czy wy sobie zdajecie sprawę, że Polacy to nie Żydzi? Wy sobie zamkniecie Polaków w Wilnie w getcie i to się rozniesie po całym kraju, to będą powstania. W Warszawie, w Krakowie, w Kielcach, w Częstochowie, we Lwowie. Polacy się na to nie zgodzą. A my nie mamy siły i środków w tej chwili, żeby jeszcze iść na wojnę wewnętrzną z Polakami. Nawet jeśli wygramy, to będzie dla nas bardzo kosztowne. I się nie zgodził. Ale propozycja takiego obozu koncentracyjnego, czyli getta w środku miasta dla Polaków, była. I mówiąc w tej chwili o stosunkach wzajemnych między różnymi krajami, takich spraw się nie porusza. Bo się porusza tylko w jedną stronę. Wszyscy mają wobec nas pretensje. Litwini mają pretensje, bo Polacy nie byli dla nich dobrzy. A jacy oni dla nas byli? Czym sobie zasłużyli na to, żeby dzisiaj móc walczyć z polskim nazewnictwem, chociaż jest prawo europejskie? Jak pojedziemy na polszczyznę, mamy nazwy dwujęzyczne. W wielu regionach Europy, w różnych państwach są nazwy dwujęzyczne. Obowiązkowe, ustawowe. A Polacy na Wilnie muszą walczyć o każdy kawałek tego, co jest im przynależne, co jest ich prawem. A gdzie jest polskie państwo w tym wszystkim? Odwraca się tyłem do tych ludzi. Kiedy to się rozpoczęło? Zaraz po zmianach, rok 89-90. Dwukrotny towarzysz z PZPR, wtedy konstytucyjny minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jeździł do Wilna i do Lwowa. I co tam mówił? W Lwowie mówi, tu nie ma Polaków. Wy nie bądźcie Polakami.
Wy macie być Ukraińcami. Pojechał do Wilna, tłumy ludzi, no minister z Polski, oni sobie nic o nim nie wiedzieli. I on im mówi to samo. Wy tu nie będziecie Polakami, bo tu Polski nie ma i już nie będzie. Bądźcie Litwinami. Ludzie płakali. Nie tego się spodziewali. Tylko, że tam jest większe skupisko, bardziej zwarte Polaków, to tam się Polacy jeszcze jakoś wybronili. I na dłuższą metę mają większe szanse niż na przykład Polacy na Ukrainie. Oficjalnie, gdy powstawała Ukraina 30 lat temu, było ponad 300 tysięcy ludzi, którzy się rejestrowali jako Polacy. Nie polskiego pochodzenia, tylko Polacy. Dzisiaj jest nieco ponad 100 tysięcy. Co się stało z resztą? Nie uciekli do Mandżurii. Nie chcą się do polskości przyznawać. Skoro Polska się od nich odwróciła, a mieszkają we wrogim otoczeniu, to wolą się rejestrować jako Ukraińcy, bo łatwiej im będzie przetrwać. To nie jest normalne i nie jest naturalne, żebyśmy nie dbali o swoich. Mamy przykład. Viktor Orban, przywódca Węgier, 4 razy wygrywa pod rząd wybory. To jest fenomen w Europie. I to nie są wybory fałszowane, tam pół, ćwierć punkta, gdzieś tam ktoś przeważył w jakiejś komisji, nie tak palec przystawił. Nie, z olbrzymią, przygniatającą przewagą, z większością konstytucyjną. Walczy o prawa Węgrów poza terytorium obecnych Węgier, bo ma prawo i obowiązek to robić. Dlaczego? Bo on tak o sobie mówi. Jestem Węgrem i reprezentuję węgierskie interesy, a nie europejskie. I my z takim człowiekiem zadrażniamy stosunki, odpychamy go od siebie. Jedyna przyjaźń, jedyne przyjazne państwo dla nas w Europie to są właśnie Węgry. Na kogo mamy liczyć? Na Niemców? Na Francuzów? Na nie wiadomo kogo? A Węgrów nie chcemy. Jest to zabawa, która się może dla nas bardzo brzydko skończyć. Wybory, przed którymi stoimy. Wybory, które znowu zaważą na 4 następne lata nad przyszłością naszą i naszych dzieci. Jedni wierzą, że demokracja jest to wspaniały ustrój, że wybory są prawdziwe, że to będziemy mieli jakiś na to wpływ. Inni nie wierzą, ale jeśli bierzemy udział, to musimy mieć rozeznanie. Musimy wiedzieć, że jeśli wybieramy, to z jakiego powodu. Nie dlatego, że jeden jest wysoki i szczupły, a drugi niski i gruby. I to się niektórym podoba, a niektórym nie. Szukamy jakichś innych kryteriów, ale tak nie jest. Nie szukamy. Ludzie się kierują zupełnie innymi kryteriami, jak się okazuje, i później za to płacimy. Oficjalna ideologia obecnego państwa polskiego to jest spuścizna II Rzeczpospolitej, ale nie całej, tej po 1926 roku, po zamachu majowym. I gdy była kampania prezydencka, w której startował Lech Kaczyński i Donald Tusk lata temu, padło pytanie ze strony dziennikarzy, no a kto jest dla pana wzorem? Wzorem Polaka, obywatela, męża stanu, polityka. I oni obaj równo tak samo. Józef Piłsudski. Entuzjazm, no bo to przecież człowiek, który ocalił Polskę, dał nam wszystko. I do dzisiaj bardzo często słychać głosy. Panie, jakby Piłsudski wrócił, to by tu porządek zrobił. Zesłałby wszystkich wrogów do Berezy, a resztę by tam wytłukł i byłby święty spokój. Tak, on tłukł i sporo wytłukł. Ale czy mamy go za to cenić? Mam przed sobą fragment kroniki parafialnej. Parafia Jedwabne. Wybory 6 listopada 1938 roku. Ostatnie wybory parlamentarne. Wszystkie po kolei po 1926 roku były fałszowane. Dzisiaj nikt tego nie kwestionuje, dlatego że zaplecze polityczne Piłsudskiego nigdy nie zdobywało więcej niż do kilkunastu procent głosów poparcia. Resztę trzeba było sobie skombinować, dorobić. I tu ksiądz Marian Szumowski, proboszcz ówczesny parafii jedwabieńskiej, wpisuje w kronice. Odbyło się głosowanie na kandydatów do Sejmu. Ludność do wyborów usposobiona była negatywnie i postanowiła nie głosować. Pomimo zachęty ze strony władz administracyjnych, a nawet obietnic i gruźb, podobno 20% głosowało. Faktycznie było to tylko 10%. Starym zwyczajem działy się cuda przy urnach. Po wyborach Polskie Radio ogłosiło, że na 144 tysiące uprawnionych do głosowania w naszej diecezji oddało głosy 120 tysięcy. Jest to nieprawda, bo lokale wyborcze
świeciły pustkami. Z grądów dużych i małych głosował tylko sołtys i jeszcze jeden człowiek, a są wioski, w których ani jeden człowiek do wyborów nie poszedł i nie głosował. Wynik głosowania to jeden wielki grzech publiczny korupcji, zasiany w 26 roku przez Piłsudskiego, a ludność jest niezadowolona z rządów obecnych i z niecierpliwością czeka. Czego można czekać? Słowo, które mi się wryło w pamięć. Ludność czeka wyzwolenia. Oni się czują jak okupowani. A z tej racji nurtują prądy, które pchają nawet na drogę rewolucji. Z księży dekanatu nikt udziału w głosowaniu nie wziął. Mówiąc o tym wyzwoleniu, przypomina mi się proces Adama Doposzyńskiego. To są lata przedwojenne. Tam są zeznania świadków i słowa przysięgłych, która Doposzyńskiego z tych zarzutów całkowicie oczyszcza, uniewinnia. Co zrobiono? Zmieniono prawo. Zniesiono ławy przysięgłych, wyznaczony sąd, spolegliwy, podatny na manipulacje, wreszcie go skazał. Ale tam w zeznaniach miejscowi chłopi mówią tak, że naszym starostą w Myślenicach jest niejaki Bazara. On tu rządzi jeszcze od czasów zaborów, jeszcze za Austriaków, przed I wojną światową. Cały czas ten sam. My nie czujemy, że jesteśmy w wolnej Polsce. To jest właśnie ten nastrój, że ludzie czekali wyzwolenia. I teraz, czy powinniśmy znać prawdę, często nawet bolesną, trudną, rzecz trudną do przyjęcia? Czy mamy być cukierkowo mamieni, jak to wszystko jest dobrze, a było jeszcze lepiej? Co wolimy? Żyć w kłamstwie, w obłudzie, czy żyć w przekonaniu, że lepiej być człowiekiem wolnym? Nawet przy tej całej krzywdzie, którą powinniśmy poznać, bo to jest krzywda naszych przodków, naszych poprzedników. I wreszcie sprawa, ta, która się wiąże z tym zagrożeniem wewnętrznym, to jest sprawa Kościoła. Ataki na Kościół są nie do pojęcia. Państwo się tu żyje daleko, w normalnych warunkach, jeszcze w normalnej Polsce. Myślicie, że tak jest wszędzie? Nie. Mamy ukraiński Wrocław, mamy niemiecki Gdańsk. To tam padły słowa wiceprezydenta, że za II wojnę światową odpowiada złe słowo Polaka. Czyli Polak naubliżał Niemcowi i Niemcy musieli się bronić. Musieli rozpętać przeciwko nam wojnę światową. I to przechodzi bez echa. On dalej pełni funkcję. Nie został na taczkach wywieziony. Dlaczego? Bo tam pewnie nawet nie ma kto to zrobić. Mamy Warszawę. To się mówi, że jest liberalna. To nie ma nic wspólnego z liberalizmem. To jest Warszawa postkomunistyczna. Liberalizm, samo słowo, pochodzi od słowa wolność. Co w tym jest wolnościowego, jeśli oni do czegoś przymuszają? Przestajemy być u siebie. Po wojnie, po 1944-1945 roku, komuniści zabili lub więzili, lub wypędzili z parafii, zsyłali siostry zakonne, zamykali klasztory, prawie 3000 osób duchownych. Z tego ponad 350 zostało zamordowanych po wojnie. Jak rozmawiam z młodszymi księżmi, a szczególnie z tymi młodymi, niedawno wyświęconymi, jak się pytam, jakie były straty Kościoła po wojnie, no to ksiądz Popiełuszko, kilku jeszcze innych potrafią wymienić, a miał tak całościowo. Co się w Polsce stało? Straty Kościoła. No, nie wiemy. A dlaczego nie wiecie? Bo nas seminarium o tym nie uczyli. Więc to trzeba was uczyć, a sami nie macie pędu do nauki, do wiedzy, nie chcecie znać swojej przeszłości. Widocznie nie. I po tych stratach ponad 3000 zamordowanych kapłanów przez Niemców, przez Sowietów podczas II wojny światowej dochodzą straty następne, te powojenne. I to się ciągnie do końca. Ostatnie ofiary to jest rok 89. Sprawcy tych morderstw żyją. Większość z nich nieukarana. Znamy adresy. Mogę wskazać palcem funkcjonariusza SB, który brał w tym udział, który dostawał nagrody pieniężne i wyróżnienia, bo jest to w jego dokumentach. Jak mówiłem to ludziom, którzy mogliby się za to wziąć, czyli prokuratorom z IPN-u, to jest, no wie pan, no ja wiem, a on nie wie, on tego nie ruszy. Dlaczego nie ruszy? Bo chce mieć święty spokój. I później mamy konsekwencje. To wyprowadzanie dzieci, no bo 13-15-letnie dziewczynki, głównie one,
To są dzieci wyprowadzane przez nauczycielki na ulicę, żeby bluzgać, ile tylko wlezie. To jest czyn chwalebny dla nich, bo wreszcie się wyrwali spod kontroli domowej, a pani nabiera autorytetu. Coś, co powinno być przeciwnością od tego momentu. Nasza pani to jest ktoś, bo nasza pani sama bluzgała najgłośniej. To jest rzecz, którą cenimy. I niszczenie. Niszczenie kościołów, niszczenie rzeczy, które dla katolików są ważne, bo niszczenie figur, krzyży, symboli, to są rzeczy dla nas ważne. Ale mówi się, że jest wolność. Wolność po europejsku. Czyli mogą robić, co chcą. Im nie wolno zrobić nic, bo oni są na to wrażliwi i będą płakać. Natomiast oni mogą. Czy to niszczenie to jest nowy trend, to się teraz zaczęło? Nie. Rok 39. Sowieci tu, na tym terenie, niszczyli obiekty sakralne, niszczyli figurki, krzyże przydrożne. W 39 roku Niemcy, wchodząc z drugiej strony, robią dokładnie to samo. Po 1945 roku komuna z nadania Stalina, która obejmuje władzę, robi dokładnie to samo. To się działo. Tylko kto to wszystko rejestruje? Kto chce wiedzieć? Kto tym żyje, że Kościół był obiektem prześladowań? Nie prześladował, ale był prześladowany. I wreszcie odwołanie się do tak znamiennej rzeczy, jak tego, co się dzieje po rewolucji w Związku Sowieckim, późniejszym, wtedy w Rosji. Rok 1918, 11 sierpnia 1918 roku. Znany wielki klasztor w Swijażsku nad Wołgą, klasztor prawosławny, tam przeorem jest biskup, jest bardzo wielu mnichów. Przychodzą bolszewicy, mordują kapłanów, przejmują klasztor, robią tam więzienie, ale na dziedzińcu, przed klasztorem, który przestał być klasztorem, a stał się więzieniem, stawiają pomnik. Jego inicjatorem jest Lejba Bronsztejn, czyli Lew Trocki, prawa ręka Lenina. Czyj pomnik stawiają? Judasza Iskarioty. To jest nowy święty. I tym biednym, prawosławnym chłopom, niepiśmiennym, mówią tak, no wy tu do swojego Boga się modlili. No a tego Boga już teraz nie ma i nie będzie. No to co teraz będzie? A teraz będzie nowy święty. I tu macie pomnik. A kto to? No, apostoł Jezusa Chrystusa. O, chłopy, przyjęły to. Im nie można stawiać zarzutu. Oni sobie z tego nie zdawali sprawy. Ale ci, którzy to robili, bardzo dobrze wiedzieli, co robią i dlaczego to robią. I to niszczenie, to nie dotyczy tylko nas, nie dotyczy komunizmu. Mieliśmy te niszczenia posągów przepięknych przecież zabytków kultury materialnej w tak zwanym Talibanie, czyli w Afganistanie. To jest 2001 rok. Wysadzili to w powietrze. Mamy USA, niszczenie pomników, kościołów cały czas, na bieżąco, w imię postępu. Mamy Kanadę, gdzie była wielka orgia, festiwal nienawiści, jak to w szkołach kościelnych, przyklasztornych, masowo mordowano dzieci i wszędzie są groby tych dzieci. Histeria poszła na cały świat. Kilkanaście miesięcy tak zwana opinia publiczna tym żyła. A później po cichu przyznawanie. Nie ma żadnych ofiar, nie ma żadnych cmentarzy, to nie miało miejsca. Ale kto tego będzie słuchał? Jak to już poszło? To stało się tradycją. I dzisiaj, gdy mówimy o naszej przyszłości, całkiem niedalekiej, chociażby tylko na te następne 4 lata, gdy musimy dokonać wyborów, chciałbym przypomnieć słowa niezwykłego kapłana, prymasa właściwie naszego tysiąclecia, księdza Stefana Wyszyńskiego. Tutaj, na ziemi polskiej, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydować o takim czy innym kierunku naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność narodu. W Polsce trzeba bronić spraw własnej ojczyzny, a nie obcych zamówień. I później, jak widzimy tych pajaców latających z pizzą, z materacami przy granicy, którzy chcą ratować nachodźców. Jeden z nich płynął w rzece 6 dni i nocy bez picia. I bez spania prawdopodobnie, bo w wodzie gdyby zastał, to by się utopił. Się później okazuje, że wszystko jest nieprawda, ale te mamin synki i mami dziewczynki z tych obecnych pokoleń, które dorastają, one w to wierzą.
One się przejmują. Przejmą się każdym robaczkiem i każdą zdeptaną roślinką, bo one są ekologiczne. I te różne końcówki, które oni stosują, nadają temu kształt. Oni to wszystko wierzą. Dzieci mordować można. Dlaczego? Bo to jest zlepek komórek. 9-miesięczne dziecko jest zlepkiem komórek, gdzie od pierwszych tygodni widać kształt, zarys, serce bije. Nie, to wszystko jest nieważne. Nam tego nie pokazujcie, bo my na to jesteśmy wrażliwe. Wiedzieć tego nie chcą, ale wiedzieć to powinni. Do tego cała sfera, która nas dotyczy, powinniśmy o tym wiedzieć, sfera zewnętrzna, sfera zagraniczna. Zostaliśmy napompowani ideą europejskości, że przedtem to Polacy nie byli europejscy, ale po roku 89 Polska wraca do Europy. A gdzie przedtem była? Jak Europa się kształtowała, gdzie byli Polacy? A całe to pogranicze południowo-wschodnie, obrona Europy przed islamem, to kto to robił? To nie Polacy? To nie byliśmy wtedy Europejczykami? Pierwszym świadomym, nowoczesnym Europejczykiem, jak nazwał go profesor Felix Koneczny, był Roman Dmowski. Roman Dmowski, który jest zapominany, rugowany z naszej pamięci. Człowiek o niezwykłym piśmiennictwie, niezwykłym dorobku politycznym, który prawie że nie istnieje. Na użytek prywatny tak, natomiast w sferze państwowej już nie. Dlaczego? No bo on nie kochał marszałka Piłsudskiego. A za co miał go kochać? Za bezbożnictwo? W niedalekiej Łomży, w latach międzywojennych, biskup Stanisław Kostka-Łukomski, gdy organizował obchody Bożego Siała, spotykał się z takim zjawiskiem, już za rządów sanacji. Tego samego dnia, w tych samych godzinach, władza państwowa organizowała dni sportu. Spędzano policjantów, urzędników, nauczycieli, młodzież szkolną i defilowali równolegle z procesją Bożego Ciała, obchodzili Dzień Sportu. Komuna tak nie robiła. A to się działo przed wojną. Jeśli nie znamy historii, to jesteśmy podatni właśnie na tą tandetną propagandę. Idea europejskości jako takiej w Polsce, w tym wydaniu obecnej Europy, nie jest wcale taka stara, ale też nie jest całkiem nowa. To się nie pojawiło w latach 20, 30, 40, było dużo wcześniej. Mam przed sobą specyficzne wydawnictwo, bardzo ciekawe. Kalendarz rolniczy na 1944 rok. Rok wydania, Białystok 1943. Druk niemiecki dla miejscowych rolników. I tu jest rozróżnienie. O, wieta, rozumieta, co to teraz będzie? Bolszewiki idą. Czyli idzie samo zło. Opisują mordy, jakich dokonywali bolszewicy także na Polakach. Mordy prawdziwe, bo to jest Katyn, inne miejsca i piszą tak. To okropne czyny wykazały narodom europejskim z niezbitą dokładnością, czego spodziewać się mają po takim zwyrodnialczym człowieczeństwie, jeżeli bez walki oddały się w ich ręce. A co robili Niemcy? I na jaką skalę? Po stronie niemieckiej było 10 albo więcej razy ofiar niż po stronie sowieckiej. Między innymi z tego powodu, że Sowieci byli krócej. Mieli tą przerwę 41-44. Po drugie, ideą bolszewicką nie było niszczenie natychmiastowe. Oni zsyłali do łagrów, do obozów, gdzie ludzie byli wykorzystywani do ciężkiej pracy. Spora część przeżyła i wróciła. Z niemieckich obozów, gdyby nie wyzwolenie w 45 roku, to pewnie nie wróciłby nikt. A oni nas uczyli już wtedy europejskości. I to nie było jednorazowe, dwurazowe, to było nagminne. To było cały czas. Tylko my tego piśmiennictwa niemieckiego z tego zakresu nie znamy. Niemiecka gazinówka z sierpnia 44 roku. Wydanie specjalne. Pod bardzo ciekawym tytułem. Rzućmy myśli na szalę. I przekonują nas do czego? Do europejskości. Do tego tym łabędzim śpiewem. Gdy armia niemiecka zwyciężała armię polską,
te same Sowiety mierzyły na Polskę z tyłu i zagrabiły pół jej terytorium. To pierwsze pół można było wziąć, ale drugie już nie. Pod tytuł: każdy znalazł sobie miejsce w nowych warunkach. Naród polski jakoś żył. Były ograniczenia, były kłopoty, a nawet ciężkie, bardzo ciężkie troski, jednak wszyscy znaleźli sobie w nowych warunkach jakieś miejsce i egzystencję. Sytuacja rolnika nawet stosunkowo się poprawiła. Produkcja rolna poszła w górę, co dowodzi, że rolnikowi nie było źle. Za kontyngenty dostawał cukier, spirytus, nawozy, materiały. Za artykuły poza kontyngentem brał ceny dobre. Zaopatrzył się, urządził. Mógł sobie pozwalać na rzeczy, o których nawet nie marzył przed wojną. Jakim to było dobrodziejstwem wejście Niemców i niemiecka okupacja. Wielu ludzi ze wsi pojechało do Niemiec, ale tam nie przykowano ich do taczek, jak na Sołowiejkach. Nie rzucano na pastwę głodu i pragnienia, jak w stepach Kazachstanu, czy mrozu i głodu, jak w północnej Syberii. Polak w Niemczech żył nie gorzej niż w kraju, poniekąd nawet na wyższym poziomie, przy tym uczył się wielu rzeczy, o których w dość zacofanych warunkach kraju nie miał pojęcia. Oni jeszcze tych robotników przymusowych, czyli niewolników, bo takich trzeba nazywać, jeszcze przyuczali do dobrego zawodu. Robotnik polski w generalnym gubernatorstwie ma położenie trudne, ale jednak żyje życiem samodzielnego człowieka, a na stole jego, na lewo czy na prawo, zjawiało się i masło, i słonina, na grzbiecie nosił branie, nie szmaty i jakoś daje sobie radę. Nikt nie żądał od niego, by był hitlerowcem, by ciągle chodził na wiece i pochody. Nie wtykał nosa w sprawy rodzinne, osobiste, nikt nie mieszał mu się do wychowania dzieci, pożycia z żoną. Po prostu mieliśmy raj na ziemi. Mieliśmy Europę już wtedy. Dlaczego teraz na nich narzekamy? Najboleśniejszą stroną rządów niemieckich były represje i środki zapobiegawcze policyjne. Ale pamiętajmy, że Niemcy przyszli jako do kraju podbitego w wojnie, że postawa ludności była wybitnie wroga, co na początku wojny przejawiało się szeregiem czynów gwałtu, utrzymywano stale antyniemiecką agitację, zmierzającą nawet do walki zbrojnej. Za granicą brali wszędzie udział Polacy w działaniach wojennych przeciwko Niemcom, nawet w nalotach bombowych na ludność cywilną niemiecką. Źli Polacy i dobrzy Niemcy, prekursorzy Europy, a my sowieckie, bolszewickie zacofani. O każdym robotniku czy chłopie polskim w Niemczech wie jego rodzina. Wie, gdzie jest, otrzymuje listy, posyła mu paczki, a często od niego otrzymuje pieniądze i odzież. Jeńcy polscy w Niemczech żyją, pracują, także przysyłają paczki, pieniądze rodzinom w kraju. Nawet więźniowie w Oświęcimiu czy gdzie indziej są w kontakcie ze swoimi, otrzymują od nich paczki żywnościowe. To były domy oddycha. To nie były obozy koncentracyjne, to nie były obozy zagłady, ale jest przestroga. Oni na końcu mówią, za to wszystkie, całe dobro, które nam wyrządzili, my jesteśmy niewdzięczni, a oni ostrzegają. Rządy niemieckie wrócą. Stoi to poza wszelką wątpliwością. Stosunek ich do Polaków może być zupełnie inny niż był przedtem. Gdy Niemcy wchodzili w roku 1939 do Polski, traktowano ich jak wrogów. Zależnie od tego, jak będą przyjmowani, gdy będą wracać, od tego, jak zachowają się Polacy wobec bolszewików, ułoży się przyszły stosunek Niemców do Polaków. Niemcy nie mają skłonności niszczenia narodu polskiego. Przeciwnie, pragnęliby go widzieć na godnym jego przeszłości i kultury miejscu wśród rodzin narodów nowej Europy. I mamy Europa na wsiegda. I wreszcie coś, co jest wyjątkowym, nie nazwę tego słowem na S, co robili Niemcy w ulotkach pod koniec 1944 roku. Ostrzegają Polaków przed bolszewikami, że przyjdą bolszewicy i to są wasi wrogowie. Nas nie musieli tego uczyć, a szczególnie na tych ziemiach. Ludzie bardzo dobrze wiedzieli, czym są bolszewicy, ale też wiedzieli, czym są Niemcy. Kilkaset wsi na Białostoczyźnie, spalonych całkowicie albo częściowo razem z ludźmi, to było dzieło niemieckie, nie bolszewickie. Wywózki właśnie na roboty do Niemiec przymusowe, czyli niewolnictwo, to było dzieło niemieckie. I tak po kolei pacyfikacje,
To było dzieło niemieckie. A oni nas mamią, że oni są zupełnie inni. W czym to się wyraża? To jest Urząd Propagandy III Rzeszy pod zarządem Józefa Goebbelsa. Nikt od was nie wymaga niczego, co by się nie dało pogodzić z waszą godnością i z waszym poczuciem narodowym. Warto jednak, żebyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami i że kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. Bez Niemców przepadniemy. Bez Niemców nas nie będzie. I to samo mamy po wejściu do Unii. Te wszystkie propagandowe chwyty, ile to nam Unia daje, ile Niemcy na nas płacą, jak oni sobie od ust odejmują, to wszystko było do przyjęcia. Ludzie to kupili, tą propagandę, że tak rzeczywiście jest. Ale teraz mówią becalem, płacić za to. Przede wszystkim przymus, żeby wprowadzić jak najszybciej euro. Euro, które jest oparte oczywiście o markę niemiecką. To jest kontrola nad tymi narodami, które weszły do Unii, które przyjęły walutę, wyzbyły się własnej. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w jakiejś małej społeczności. Jeden z gospodarzy jest trochę większy, silniejszy, bogatszy. Mówi, no to kasę będę trzymał ja. Ja będę wam dawał takie bony, za które wy będziecie mogli kupować w moim sklepie. Na to byśmy się nie zgodzili, bo to odczuwamy bezpośrednio. Ale tu uważamy, że skoro nie mamy wpływu, bo to nie my, tylko władze to robią, to my się z tym wszystkim godzimy. Na razie się opieramy, ale są w Polsce ludzie, niekoniecznie tylko ci, którzy są po drugiej stronie, z tak zwanej opozycji, które mówią głośno i wyraźnie, że naszym obowiązkiem jest przyjęcie euro. To znaczy obowiązkiem. Zbycie się resztek suwerenności to ma być nasz obowiązek. Unia walutowa typu przyjęcie euro w Europie już była. Nie sprawdziła się. Skandynawska Unia Monetarna. W 1873 roku do tej Unii przystąpiły Dania i Szwecja. Dwa lata później Norwegia. Kraje na bardzo zbliżonym poziomie rozwoju, podobne językowo, mentalnie, religijnie, wprowadziły sobie wspólną walutę. Po 40 latach całkowicie od tego odeszli. Dobrowolnie. Nikt im nie kazał, nikt ich do tego nie zmuszał. To się po prostu nie udało. I teraz prawdopodobnie to nas czeka, że być może zanim wejdziemy, to się już wszystko rozleci i rozpadnie. A skoro tak, to trzeba być na to przygotowanym. Mamy Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Jak się ogląda programy telewizyjne, czy słucha, co oni gadają na tych wiecach, to oni sami siebie głaszczą z włosem, pod włos, we wszystkie strony, jacy to oni są postępowi, jak oni wszystko wiedzą, jak oni nas kroczem do Europy prowadzą, jak onegdaj Lech Bolesławowicz Wałęsa. Bo on kroczem do Europy się cały czas nadstawiał, a może nie tylko kroczem, może jeszcze czymś. I później pierwsza lepsza lampucera z tak zwanej Europy jest w stanie zamknąć Turów i powiedzieć, nie będzie ta se tutaj żadnego prądu produkować, bo my się na to nie zgadzamy. To niczego nie ma w traktatach. To nie jest ważne, bo traktaty traktatami, zapisy formalne zapisami, a oni mówią tak, no ale jest jeszcze duch traktatów, to czego nie widać, ale co jest korzystne dla tej sfery biurokratyczno-masońskiej w postaci aparatu wykonawczego Unii Europejskiej. Czy ktoś tych ludzi wybierał? Czy ktoś dał im mandat? Oczywiście nie. Oni się sami odtwarzają, sami się powielają. To jest tak zwana sfera, która sama się generuje, sama się wytwarza i sama robi to, co chce. Poczytajcie, jeśli macie taką możliwość, biuletyny. Społeczność wolnomularzy polskich. Biuletyn. Cyrkiel, orzeł w koronie, z krzyżem. Wszystko jest. Ale to jest gra pozorów. Loża Matka Kopernik. Ta, która ma nad nami władzę. Władza, która jest niewidoczna. I w jednym z takich biuletynów znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Kiedyś myślałem, że żołnierze wyklęci to jest nasz zakres pojęciowy, to co my rozumiemy, co jest o nas i dla nas. A to jest rok
1977, odpowiednio wcześniej. Masoni są wyklęci. To nie żołnierze wyklęci, to oni. Oni są prześladowani. Oni są na marginesie. Czyli jak, to jest sztuka, być na czele i jednocześnie mówić, że są wyklęci, że ich prawie nie ma. To są grzechy zaniechania, do których dopuściliśmy, żeby teraz właściwie tylko narzekać, bo do tego się sprowadza. Co z tego sobie ponarzekamy, skoro nic z tego dobrego nie wyjdzie? Bo człowiek się tylko złości, w pewnym momencie macha ręką. No ile można się złościć, nie mogąc nic zrobić? Mogąc, ale nie chcąc. Dlaczego? Nie ma środowiska. Takiego środowiska nie wykształcamy. Nie rosną oddolnie inicjatywy, które się później gdzieś łączą w coraz większe inicjatywy. Więc to wszystko, co byśmy chcieli, przepada. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 16 listopada 1994 roku w sprawie zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa państwowego w latach 1944-1956. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że struktury Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, Prokuratury Wojskowej, Sądownictwa Wojskowego, które w latach 1944-1956 były przeznaczone do zwalczania organizacji i osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, są odpowiedzialne za cierpienia i śmierć wielu tysięcy obywateli polskich. Sejm potępia zbrodniczą działalność tych instytucji. No dobrze, to jest uchwała Sejmu. Jaką ma moc prawną? Żadną. To jest wyraz moralny. Nazywamy coś złem i nic z tego nie wynika. Ilu tych bandziorów skazaliśmy? Ilu z nich dostało dożywocia za to, co robili? Co się z nimi stało? Opływają w dostatki. Ich rodziny są przy władzy. W bardzo wielu miejscach w Polsce oni są dumni z tego. Mamy marszałka Sejmu z rodziny Senatu, z rodziny ubeckiej. Mamy przedstawicieli partii politycznych, różnych orientacji, z koneksjami ubeckimi. No oczywiście no, dzieci nie odpowiadają za rodziców, ale jeśli dziecko się identyfikuje z rodzicami, z tym zbrodniczym działaniem aparatu bezpieczeństwa, to mamy nie tylko prawo, ale obowiązek spojrzeć na to inaczej. Potępiać, piętnować, głośno o tym mówić, a przede wszystkim nie wybierać, czyli pytać, skąd jesteś, jakich masz przodków, co robiłeś. Dzisiaj się mówi, to jest takie nieeuropejskie grzebanie w życiorysach. Pamiętam, jak taka czołowa dziennikarka Gazety Wyborczej, przedtem Radia Wolna Europa, chciała mi zrobić sprawę sądową za to, że wyciągnąłem jej publikacje, które robiła w PRL-u, które się ukazywały w prasie partyjnej. I jej adwokat przyniósł taką epistołę na kilka stron, gdzie ja tam padam na kolana, nurzam się w błocie, w kałużach, przepraszam, wyrywam sobie, wtedy jeszcze miałem włosy na głowie i bardzo uniżenie przepraszam. I ja oczywiście cały czas kiwałem głową, adwokat zadowolony mi, to jak, to dobijamy targu, zgadza się pan na taką ugodę? Ja mówię, nie. Dlaczego? Ja mówię, bo chcę stanąć przed sądem. Nawet jeśli będę skazany, to będę wiedział za co. Ale to wam się nie uda, bo to są tak zwane twarde dowody na jej publikacje. To była komunistka, publikowała w prasie komunistycznej. A że nie była członkinią, jak się dzisiaj mówi, partii komunistycznej, to jest rzecz wtórna. Niestety musiał odstąpić, wytłumaczył babie Jadze, że nic z tego nie będzie. Ona odpuściła i sprawy sądowej nie miały. A później się okazało prywatnie, przed mi, panie Leszku, wie pan, co pan z moją córką do szkoły chodził? Ja wiem, niech się pan nie przejmuje. Ja bym tak panu od razu krzywdy nie dał zrobić. Ale trzeba walczyć o swoje. Trzeba o tym mówić. Mamy uchwałę Sądu Najwyższego. Ta uchwała już jest ważna, bo ona obowiązuje w doktrynie prawnej. Musi być stosowana przy orzekaniu. 7 maja 1992 roku. To jest uchwała dotycząca aparatu bezpieczeństwa publicznego. Że ten aparat oznacza wszystkie jednostki organizacyjne, kolejno w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Komitecie Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był jednostką aparatu bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędu Bezpieczeństwa i tak dalej. W trakcie dyskusji w połączonych komisjach sejmowych podkreślono m.in. ci,
którzy pracowali w aparacie represji, wiedzieli, co robią. I można to odnieść nawet do sprzątaczek, które sprzątały krew po brutalnie prowadzonym śledztwie. Oraz jeżeli ktoś się godził na pracę w organach bezpieczeństwa w latach 50., nie był do tego zmuszany. Wiedział, gdzie idzie pracować i co tam się robi. A dzisiaj mamy zapowiedź. Ubekom oddamy rentę emerytury. Wdowom po nich oddamy rentę. Dlaczego? Bo to jest naruszenie praw człowieka. To, że on bił, to, że on mordował, to jest inna sfera. To mamy przedawnienie, bo nie zostali uznani za ludobójców. Ale zabrać im emeryturę czy rentę, to już jest samo zło. Nie byli do tego zmuszani. W związku z tym mamy nie tylko prawo, ale obowiązek ich z tego rozliczać. Pamiętajmy o tym, że oni nigdy w życiu nigdzie nie pracowali. Byli funkcjonariuszami zbrodniczego aparatu narzuconego z zewnątrz, z państwa ościennego, z państwa zbrodniczego, które nas okupowało. Więc jakim prawem im płacimy? Dlaczego Polska wypłaca emerytury funkcjonariuszom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej lub wdowom po nich? Oni nigdy w życiu nie pracowali. Chodzili do komitetu, a jakże? Przekładali papierki z biurka na biurko. Rozmawiali, vita rozumita towarzysze, obradowali. Ale nigdy nie byli zatrudnieni w normalnej instytucji. Dlaczego? Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie była organizacją zarejestrowaną, zalegalizowaną w Polsce Ludowej. Formalnie nie istniała. A skoro tak, to won, kopa w tyłek i dziadu żebrać pod kościół. Ale radzimy ci się tam nie pokazywać, bo tam cię ludzie znają. Nawet na to nas nie było stać. Na zachowania, które są zupełnie oczywiste. W innych krajach coś tam jednak z tym zrobiono. Może nie tyle, nie tak, jakby chcieli, ale zrobiono coś. U nas absolutnie nic. UB w dalszym ciągu rządzi. Nie bezpośrednio. To jest trzecie pokolenie ludzi UB. To jest pojęcie, które po raz pierwszy zastosowałem w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w 1993 roku. Sesja dekomunizacyjna zorganizowana przez Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. I po moim referacie, gdy dawałem przykłady po nazwiskach, rodowody tych ubeckich rodzin, dziennikarze Gazety Wyborczej z takim przekąsem, a mógłby pan jakieś przykłady podać? A nie mogę. I podałem z Gazety Wyborczej. Co się stało? Wstali i wyszli. I tego im życzymy, żeby wyszli od nas na zawsze. Dziękuję bardzo. Chcą mnie wyklaskać? Dziękuję bardzo. I od razu zapowiadam, ja tu za rok wrócę, ale mam nadzieję, że prelegentem już będzie ktoś inny. Tyle młodych twarzy na sali, chętnych. Ja pomogę. Nawet usiądę obok, będę trzymał za rękę. Ale niech mówi ktoś inny. Dziękuję.